Tak, pan radny przed chwilą rozmawiał z wójtem telefonicznie, wójt odmówił spotkanie. Boi się? Prawdopodobnie tak. Czyli co, nie zamknie szkoły? Jeżeli nie przyjedzą na spotkania, jeżeli nie uczestniczy w rozmowach, to nie dacie zamknąć szkoły. No, my jako rodzice w zeszłym roku żeśmy nie dali, udało się, będziemy walczyć do końca. To nie jest tak, że my oddamy tę szkołę bez walki. W zeszłym roku wójt proponował nam kawałek podruku przed remizą w zamian za zamknięcie szkoły. W tym roku nie proponuje nic. W tym roku w ogóle nie przyjedzie na spotkanie, bo się boi. Ja to przyjedzie jednak, że porozmawia tutaj z mieszkańcami. Jednak no nie wiem dlaczego właśnie. Pan jest dyrektorem tej szkoły. Tak. Wie pan, że jak dużo zamknięć za mało dzieci? Myślę, że koszt to oczywiście tak. To jest mała liczba dzieci i duży koszt utrzymania właśnie. Czy pan będzie bronił tej szkoły? Tak, będę bronił, jak tylko będę mógł oczywiście. Jestem z rodzicami radny. Będę bronił. Radnego. I o głos poproszę pana Józefa Maślaka. Proszę. Nie przyjechał na dzisiejsze spotkanie. No wielka szkoda, bo dużo pytań każdy z was na pewno by mu zadał. Najważniejszym pytaniem jest to z naszą szkołą. Ja stoję na stanowisku, że póki ta szkoła jest, to niech ona będzie. Bo to jest nasze dziedzictwo, nasz dorobek. 52 lata temu w grudniu 1959 roku było otwarcie tej szkoły. Ludzie po kroju pana Tadeusza Baczewskiego, nieżyjącego już kierownika szkoły, Tadeusza Surmy i wy wszyscy, wasi rodzice, wasi dziadowie budowali tę szkołę, żeby wy, który nam parę zdań przytoczy na temat próby zamknięcia tej naszej szkoły. Parę słów jeszcze kwestii finansowej. No, z rozmów na komisjach, które odbyliśmy i argumentacja wójta naszej gminy jest taka, że no, trzeba zamknąć tą szkołę, bo nauka w klasach łączonych nie jest super, nie jest dobra. Jest niż demograficzny i ta szkoła dużo kosztuje. Fakt jest taki, na podstawie danych, które mam od pana dyrektora, muszę stwierdzić, że szkoła w Żelekach generuje koszty w wysokości 468 tysięcy złotych. To nie jest aż tak dużo. 200 do tych pieniędzy, w tych pieniądzach jest także ta kwota 240, którą dokłada gmina z własnego budżetu. Ale musicie wiedzieć o tym, że gmina dokłada do... Wójt wczoraj wspominał, że bierze go grypa. Dzisiaj nie rozmawiałem. Nie chcę tutaj mówić, czy jest chory, czy nie. Maślak dzwonił do mnie, tutaj po telefonie, nie Maślak, przepraszam, radny Świderski, że jest w Białymstoku, jak zdąży, to przyjedzie. Nie chcę tutaj podważać nikogo, kto ewentualnie nie przyjechał na te zebrania. Proszę państwa, ja byłem nauczycielem w tej szkole w 75 roku. Prawie 3 tygodnie, czy tam 2 tygodnie, ale byłem. Szkoła wtedy liczyła rzeczywiście dużo osób, bo klasy były gdzieś w granicach 15. Była to szkoła 1-6 wtedy, bo 7-8 dzieci uczyły się w Olszynach, z tego co pamiętam. Ale chcę powiedzieć w ten sposób. Jak bym mówił od strony, bo jestem eks-nauczycielem, to bym powiedział, że te klasy dla dzieci są za małe. Z tym, że dzisiaj z kolei, biorąc na wagę właśnie likwidację szkoły w Żelechach, to nie mogę powiedzieć, że klasy łączone są tylko w Żelechach, bo klasy łączone tak naprawdę są wszędzie.